Witajcie, nazywam się Mati, a wszystkie interesujące Was tematy znajdziecie w znacznikach czasowych na dole. Zaczniemy sobie od górnego C. D? E? Nie znam się. Zaczniemy sobie od górnego i tutaj wstaw literkę alfabetu, jak się znasz. Podczas ostatniego live'a jednym z gości na moim czacie był uzdrowiciel Katol. Specjalnie użyłem słowa Katol, tak jak w przypadku Nike czy mamy Nike, żeby nie urazić tych prawdziwych, normalnych katolików. Wiecie, jak to jest z moimi streamami. YouTube was o nich nie powiadamia. A jeśli chciałbyś być na bieżąco, to zasubskrybuj, a jeśli subskrybujesz, to anuluj suba, jeszcze raz zasubskrybuj. Mega głupie, ale działa. A tak poza tym to wiecie, atmosfera jest luźna, gadamy sobie, przekomarzamy się, czasem wejdziemy w jakąś dyskusję. Natomiast gdy ktoś wejdzie i będzie swoje zdanie chciał nam wepchnąć do gardła, to albo go ignorujemy, albo go bunujemy, albo się z nim kłócimy, albo... Szatańska mądrość? I mam tutaj moje zdjęcia. Zrób eksperyment 24/7 w żółtej przestrzeni. Same żółte stymulanty, porównaj swoją próżnię. A weź zrób taki eksperyment, że p***sz głową w ścianę. 7 dni w tygodniu, 24 razy. Raz na godzinę. W nocy musisz ustawić budzik. Co godzinę p***nie w ścianę. I za tydzień się widzimy o tej samej porze. I powiedz mi, jak się czujesz. Dam wam przykład takiej szatańskiej mądrości, okej? Okay? Takiego podstępu, czynieniu zła, okej? Okay? To ja. Także pierwszy dam dwa cytaty biblijne, a potem... Żebym rozpiął jeszcze jeden guzik, żebyście zobaczyli tego, patrzę, jak to objaśnisz. Urodziłem się z tym piętnem, patrz. Ten motyl układa się w takie coś, w tą szatańską kurwa mądrość. Czuję się oczyszczony. Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. Nie wiem jak wy, moi drodzy, ale moja mądrość nie tylko jest szatańska, ale i... zmysłowa. Nie wiem czemu, ale zjadłbym kota. Wiesz, jaka jest impreza w piekle? Nie masz pojęcia. I nie będę ci opowiadał. I tak mi trafisz do piekła. Chciałbyś. Będzie pono w piekle, nie? Jeżeli się nie opamiętam. Wiesz, że będę smarć się w piekle, jeśli nie opamiętam, ale kim jesteś, by rzucać osąd? Nie oceniajcie, jeśli sami nie chcecie być osądzeni. O, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. A co zrobię przed chwilą? Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą. Powiedziałem to przed chwilą do ciebie. Jako ateista. Znam słowo Boże. I co? Teraz. Powiedział dobrze, że przeprosimy się równocześnie. Mhm. On się na to zgodził, że oni oboje siebie przeproszą. Tak. Czyli nie tylko jedna strona, tak. Nie tylko ona, ale oboje siebie przeproszą. Tak. Okej? Okay? Zobaczcie, co tutaj dalej miało miejsce. To dopadasz? Tak. Dobra. Jesteś gotowa? Tak. Dobra. 3, 4. Przepraszam. No i bardzo dziękuję. I wtedy szatan zadziała. Czegokolwiek by tobie nie uczyniła, to jest obrzydliwe zachowanie. Okej? Okay? Szatańskie zachowanie. Szatańskie zachowanie. Nie, nie jest szatańskim zachowaniem to, że ktoś wyzywa kogoś od p***li, czyli od najgorszego grzechu, jaki chyba istnieje we wszechświecie. Najgorsze jest to, że nie przeprosiłem jej. Ble. Czyli twojej całej patronki. Jesteśmy z Donata. O, szatan! Cześć, tato. Czy diabeł straszny, jakim go malują? Nie, moi drodzy. Którym jestem? Ja jestem złym człowiekiem? Na pierwszym miejscu Bóg, na pierwszym miejscu wiara. Jebać szatana, jebać szatana. Łapy w górę i śpiewamy wszyscy naraz. Jebać szatana, jebać szatana. Także pamiętajcie o dwóch rzeczach, moi drodzy. Pierwsza, to że jak przychodzisz z zamiarem gdziekolwiek narodzenia swoich racji, to najprawdopodobniej zostaniesz wyśmiany. A drugie, to że faceci mają tylko dwa nastroje. Albo... Ty twojej całej patologii. Albo... Którym jestem? Mało. Szczerze, to aż mi jest to głupio komentować, bo mam ogromny sentyment do Rafona. Marcin natomiast poruszył pewien temat i wypowiadał się o nim w taki sposób, że sam się on prosi o skomentowanie. Ja wiem, że wypowiedź ta jest z początku kwietnia, ale kilka dni temu została przypomniana przez Wardęgę na Keiju, a jako że w większości chodziło o Xayo Industries, a sam nomen nomen Marcin, tyle że Majku tu również zabrał głos w tej sprawie. Chłopy dalają po 15 godzin live'a, ty, żeby tutaj się przypadkiem miejscówka nie zwolniła, żeby jakiś streamer... przypadkowo nie wykręcił dobrych cyferek. No, normalnie warty trzymają. Ten 15, ten 16, ten 12. Czy to, co mówi Rafonik, że wy macie jakieś warty i pilnujecie, żeby nikt spoza Xayo Industries nie wybił się na Twitchu, jest prawdziwe? Czy to po prostu sobie stworzył w głowie Rafonik? Nie, no wiesz co, myślę, że to jest całkiem normalne posiadanie grafiku. Jeżeli, wiesz, dzielimy wspólną publikę, to po co mamy sobie wzajemnie przeszkadzać, skoro i tak nie jesteś w stanie robić dobrych streamów, wiesz, przez 200 godzin w miesiącu na przykład. I nikt tyle nie chce streamować, więc czemu sobie nie ustawić na konkretną godzinę swojego streama, zaplanować coś tam. Jakiś kolega ci rzuci wcześniej hosta, żeby ten stream się lepiej potoczył wynikowo. Jakby normalna sprawa, to
Okay. Nie jest nic specjalnego, uważam. Chłopy napierają po 15 godzin live'a, ty, żeby tutaj się przypadkiem miejscówka nie zwolniła, żeby jakiś streamer przypadkowo nie wykręcił dobrych cyferek. No normalnie warty trzymają, ten 15, ten 16, ten 12. Jeden do drugiego podczas transmisji. Ty się odpalasz o 16? Nie, ja dzisiaj nie mam czasu. K***a, dzwoń do tego, czy on może się odpalić. Ty, k***a, żeście się k***wy nie zesrały. Serio, przykro się to ogląda, szczególnie jak ktoś, tak jak ja, siedział kiedyś długo na transmisjach Rafona. Czasem było głupio, czasem było śmiesznie, czasem było dziwnie, czasem nawet było smutno. Ale w tym momencie od Rafona bije takie rozgoryczenie, że aż ciężko tego słuchać. I do tego to wyzwisko na koniec. Jak chcesz być w czymś dobry, to musisz być na bieżąco, musisz się starać i wykorzystywać każdą szansę. Bo jak nie ty to zrobisz, to ktoś inny to zrobi, a później tobie zostanie irytacja, wkurzenie, ból dupienie. Ale to wszystko zależy od nas, szczególnie w naszej branży, w której sami jesteśmy sterem, statkiem, morzem, kapitanem, łódką, łajbą, kotwicą, majtkiem nawet. Generalnie mówię to wszystko pół śmiechem, pół żartem. Nie jestem jakiś tam zazdrosny czy coś, ale śmieszy mnie fakt, że potrafią normalnie robić warty na Twitchu, nie? To jest zaskakujące dla mnie, bo jednak człowiek w ciągu dnia ma jakieś tam obowiązki, ale chłopaków jest dużo, więc im więcej, tym chyba, wiesz, ten 15, ten 16, gorzej jakby było ich chyba dwóch, to by mogli się pokłócić. Gorzej jakby jeden miał biegunkę, a byłoby tylko dwóch. Jeden siedzi na kiblu, a drugi, nie wiem, bez prądu w chacie, a ich ilu jest? Ośmiu? No i tu też wiadomo, że chodzi o Xayo Industries. Niby nie zazdrości, niby pół żartem, pół serio, ale jak zaczynasz od mówienia o kimś per... a kończysz na tym, że to są w sumie spoko mordeczki, że ziobale, dobre mordy, gadał z nim w porządku bardzo ludzie, to ta wypowiedź na początku jest serio słaba. Dodatkowo ja jakoś nie siedzę w świecie Twitcha, ale chyba jak jest jakaś godzina, która sprawia, że twoje zasięgi zostaną poszerzone, a twój kanał się rozrośnie, to chyba normalne, że chcemy tą godzinę wykorzystać, prawda? To jakbyś siedział w pracy 8 godzin i za konkretną jedną godzinę miałbyś płacone więcej. Wykorzystasz tą godzinę, czy powiesz nie, a nie. Nie już. Oczywiście, że każdy ma obowiązki, każdy ma jakieś priorytety i najlepsze live'y, na YouTubie przynajmniej, robi się z piątku na sobotę, ewentualnie z soboty na niedzielę. Nie macie pojęcia, ile razy musiałem odmówić znajomym jakiegoś piwa albo nawet głupiego kebaba. Jarek Pasza świetnie kiedyś o tym powiedział. Jest piątek, dzwoni telefon od kolegi, papi, to słuchaj, jest impreza, lecimy tutaj, jest ten, wymieniają ksywki, dawaj, będzie super, zajebiście. Ja mówię, no sorry, no gram. Następny tydzień, następny piątek w miesiącu. Znowu papi to dawa, jedziemy tutaj teraz, fajna miejscówka. No sorry, mam trening. Trzeci raz zadzwonią, a czwarty tydzień już ten telefon ci milczy, już nie dzwonią do ciebie. Zostaje tylko jeden, dwóch kolegów, z którym masz później kontakt, wszystko się urywa, więc mówię, droga e-sportowca, jak się wydaje, posłana różami, piękna, kolorowa, z dolarami w oczach. Nie do końca tak wygląda, aczkolwiek to jest przepiękna przygoda, na którą nie zamieniłbym żadnej innej. I to nie jest narzekanie, ja na szczęście mam swoich czterech kumpli, których znam całe życie i którzy wiedzą, jak wygląda sytuacja. Natomiast wracając do słów Rafona, to od nas zależy, jak sobie to wszystko poukładamy i to od nas zależy, na jakim szczeblu w internecie będziemy. Ja po prostu nie jestem zazdrosny i się nie wkurzam. Bardziej szokuje mnie, bądź zastanawia mnie bardziej, czy oni mają czas na prywatne życie. Bo większość czasu widzę tutaj, wiesz, mamy taką tabelkę, jak wejdziemy na Twitcha, obserwowane kanały polecane i ja tam obserwuję wszystkich z Polski i co chwilę po lewej jest, że no napierdalany stream chyba all the time, nie? Gdzie oni żyją, oni chyba wychodzą z domu, ja nie wiem. Ale nawet jeśli by nie wychodzili, to co z tego? Suchar się dobrze o tym wypowiedział. Zrobił taką tabelkę, w której pokazał, ile średnio chłopaki wyrabiają godzin i porównał ich do XQK, który dzień w dzień robi streamy po 10 godzin. Naprawdę często jest tak, że sam na siebie się wkurzam, że zamiast odpocząć sobie z Izą, siedzę w telefonie, żeby być na bieżąco i nadrabiać to, co się dzieje w internecie, ponieważ jak się ominie 3 dni, to później naprawdę sporo trzeba poświęcić ciągiem, żeby być znowu na czasie. Z jednej strony nie ma co opadać ze skrajności w skrajność, z drugiej strony wystarczy spojrzeć na wyniki XQK i zobaczyć, że regularność i poświęcenie naprawdę popłaca. Na przykład dodaję Instastory, stream 18 i gość, który w harmonogramie, bo znam mniej więcej harmonogramy, miało typa nie być, wpierdala mi się na 18, nie? Specjalnie, nie? Okej. To mnie wkurwa. Tylko z całą sympatią do Marcina już nie jest takim rozchwytywanym twórcą jak kiedyś, prawda? Kiedyś był ten cały boom na Twitchu, później był boom na YouTubie i on trwał bardzo długo. Później był boom na Facebooku, później był boom, ponieważ stworzył projekt wspólnie z Wojtkiem Golą. Teraz jest boom, ponieważ wystąpił w Aferkach.
oraz wystąpił, oraz jego głos jest podkładany pod Cristiano Ronaldo na TikTok. Pojechałem na wódkę do wuja i ojca. Ale w tym momencie Marcin już nie ma 5000 osób na streamie i raczej wątpię, żeby ktoś specjalnie robił o tej samej godzinie streama, żeby mu się na niego wpieprzyć. Jest tyle streamerów i tyle widzów, że najgorszą i najgłupszą rzeczą, jaką można zrobić, to teraz patrzenie na cyferki. Widzowie od razu to zauważają i mówiąc widzowie, mam na myśli również siebie. Najgorsze jest to, jak streamer odpali sobie live'a, zobaczy, że jest mało osób i mówi: nie, dobra, to dzisiaj kończymy, mało osób jest. No to tak na chłopski rozum, jak ma czuć się wtedy widz i dlaczego ma on wracać do twórcy, który ma go tylko za jakiś tam element liczby, która i tak go nie satysfakcjonuje. Super, fajnie, że wszystko jest przygotowane, że jest dbanie o te quality, że chłopak jest dynamiczny, ma pomysł. Tak jak mówisz, wszystko ma pobindowane, jest ta postać jego w GTA, on dobry roleplay odgrywa, stara się, ten harmonogram streamów jest stały, ma być stream, jest stream, streamy są długie. I owszem, widownia na pewno takiemu merganie mu się należy i na pewno nie ma co mówić, że nie. Aczkolwiek ja jestem z innej daty streamerskiej i bardziej szanuję streamerów typu kurwa Szymon, nie? Taki content. Pamiętasz? Te kontenty takie, wiesz, tu trochę wódeczki, kurwa, tu coś, nie? Wiesz, o co chodzi? Tu, żeby ten widz wiedział, kurwa, po co przyszedł, nie? Tylko, że te czasy już dawno minęły. Jak będziemy stać w miejscu i patrzeć tylko na to, co się działo kiedyś, to nie będziemy się rozwijać. Nie są te czasy, że odpalasz streama i nie wiesz, co będziesz oglądał, a widzowie wszystko ci powiedzą. Jak nie jesteś ciekawy, jak przynudzasz i narzekasz, to widz nie będzie chciał cię oglądać. Ja nie mówię oczywiście, że masz ciągle drzeć ryja i ciągle być zabawnym. Możesz siedzieć na spokojnie i układać Lego. Jak Paris Platynow, który widzów porwał swoją charyzmą i pomysłem. Teraz zanim odpalisz streama, przygotowujesz sobie poszczególne karty z filmami, żeby widz czerpał jak najwięcej rozrywki. No jak być szczerym, to będę szczery gdzieś tam. A jeśli mi nie wychodzi i siedzę w 800, 900, 1000 ludzi, to gdzieś tam jest ta rozkmina, kurwa. Oglądam sobie i mówię sobie w głowie, ale ty przecież, kurwa, jebana, nie robisz nic lepszego ode mnie. Dlaczego masz takie cyfry? Przecież ty jesteś jakimś petem. Kiedy ty, kurwa, wszedłeś do branży? No i tak sobie kminie, nie? Jak w ten sposób będziemy patrzeć na widzów oraz na samych siebie, to jedyne, co nam później zostanie, to narzekanie, żal do samego siebie, że nie wykorzystało się szansy, zawiść. I tyle. Chyba lubię tego Marcina i naprawdę życzę mu tego, żeby ciągle miał ten pułap widzów, który go zadowala, ale jednocześnie życzę mu tego, żeby przestał patrzeć na widzów pod takim kątem, ponieważ paradoksalnie jak przestanie patrzeć na cyferki, to te cyferki same mu wzrosną. Siema, teraz chwila pogadanki, ale chwila pogadanki o pogadance, ponieważ jak zacząłem robić te filmy newsowe, to ostatni segment jest taki, że na przykład opowiadam, a że przeprowadzka była, albo że się przeprowadziłem, albo że tak wygląda pokój, albo że tu mam takie i takie plakaty, albo że muszę sobie kupić słuchawki, albo coś tam. Takie aktualizacje kanału, albo aktualizacje tego, co się u mnie dzieje. I pytanie do was, do moich widzów najpierw, albo nie do moich widzów, do widzów i niewidzów. Jeśli nie jesteś widzem, może w ten sposób, z szacunkiem dla nowych gości, czemu nie, widzowie, spokojnie, nie denerwujcie się. Jeśli nie jesteś moim widzem, czy taki segment, w którym ja sobie na przykład opowiadam o czymś takim związanym z YouTube'em, ale na luzie, na samym końcu wam odpowiada, szczególnie, że macie znaczniki czasowe na dole, które możecie, czyli możecie sobie wszystko pominąć, czy nie, czy w ogóle najlepiej to wywalić, ewentualnie czy na tyle wam to nie przeszkadza, że sobie po prostu to przeklikacie albo po prostu tego nie oglądacie. I pytanie do moich widzów, czy takie same pytanie w sumie do widzów, czy taki segment może zostać, że ja sobie o czymś tam mówię, bo na przykład ostatnio chciałem powiedzieć o Torze, że trailer wyszedł i trochę z wami podzielić się opinią i zapytać o waszą opinię, ale nie wiedziałem, czy mogę. Znaczy, no, mówię, bo to jest ostatni segment taki, bo zaraz będzie, pamiętajcie, co złego, nie? A ja lubię sobie gadać. A vlogi i takie Q&A to się na YouTubie obecnie już nie przyjmują, więc dajcie mi znaka, czy ostatnie te 5 minut mogę sobie pogadać, czy już po ostatnim temacie robić podsumowanie, żegnać się i koniec. Widzowie i niewidzowie, napiszcie w komentarzu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. No, dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które ten film zobaczyły wcześniej. Tu macie Instagrama, tu macie Selectshop, a tu macie Twittera. Ostatnio więcej tweetuję, a tutaj zapraszam na Instagrama, bo no, ja się ociągam, ale zmotywujcie mnie jakoś, co? Znaczy nie musicie mnie motywować, ja się sam muszę zmotywować. Zapraszam na Instagrama, zapraszam na Twittera, zapraszam na Selectshop. Tu będą zdjęcia, tu będą tweety, tu będą ciuchy ze zniżką, bardzo fajną. Pamiętajcie, co z ogrania, trzymajcie, cześć i bye.
Motyle jestem. La 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 la.